Zapraszamy wszystkich Opolan, nie tylko. 22 września w nowym miejscu. W zeszłym roku byliśmy pod Stegu Areną, w tym roku jesteśmy na placu Kopernika, ale zmiana, myślę, sprawdzi się. Startuje rajd rowerowy po raz piąty, a po raz dziewiąty mamy piknik rodzinny, czyli święto lata. Dwa w jednym. Rzeczywiście takie jest założenie po to, żeby przyciągnąć więcej osób, dać więcej zabawy. Trzymajcie proszę kciuki za pogodę i za to oczywiście, żeby dopisał wszystkim humor. W ramach rajdu przygotowaliśmy też wiele innych atrakcji, więc na mecie na wszystkich uczestników rajdu będą czekały stanowiska. Będzie tam też nasze stanowisko z Wydziału Ochrony Środowiska. Będą gry, konkursy, zabawy dla dzieci, dla młodzieży. Będzie można wygrać roślinki, sadzonki drzew, sadzonki kwiatów i krzewów. Także serdecznie zapraszamy do udziału w tej inicjatywie, bo zdrowie to ruch. Myślę, że tego typu rajdy też powodują, że mieszkańcy coraz bardziej przyzwyczajają się do korzystania z innych źródeł transportu, jakim jest rower. A miasto Opole w ostatnim czasie zainwestowało bardzo duże środki w poprawę tej infrastruktury rowerowej, w rozbudowę ścieżek rowerowych na terenie miasta, żeby mieszkańcy się coraz bardziej łatwiej poruszały i można się było dostać na rowerze w różne części miasta. Więc ten rajd też jest taką okazją, żeby sprawdzić te nowe trasy rowerowe, bo on też częściowo przebiega wzdłuż tras rowerowych w mieście. Święto lata po raz dziewiąty to okazja rzeczywiście, żeby przedstawić działalność stowarzyszeń, fundacji, które na co dzień działają na rzecz mieszkańców i mieszkanek miasta Opola. W tym roku piknik będzie podzielony na kilka stref. Oczywiście scena główna, gdzie zaproszeni goście, głównie z organizacji pozarządowych, będą opowiadać o swojej działalności. I występy, pokazy tańca, chórów, bardzo ciekawe atrakcje kulturalne i muzyczne. Strefa sportu, która cieszy się co roku bardzo dużym zainteresowaniem, ponieważ tutaj mamy, myślę, znaną już bardzo dobrze wszystkim mieszkańcom olimpiadę rodzinną. W olimpiadzie startują zespoły dwuosobowe, dziecko i osoba dorosła. Olimpiada to taka okazja, żeby przejść przez cztery punkty piłki nożnej, koszykówki, soft polo i unihokeja. Zbieramy pieczątki, zbieramy, trenujemy, rywalizujemy ze sobą, a wieczorem o godzinie 18 właśnie w olimpiadzie rodzinnej na scenie losujemy 22 nagrody i 3 nagrody główne, naprawdę super rowery, więc bardzo dobrze też wpisujemy się w rajd rowerowy. Może to będzie okazja dla kogoś, kto dopiero będzie trenował albo właśnie potrzebuje nowego super roweru, żeby zrobić jeszcze lepsze wyniki. My, wsłuchując się w głosy, które od 4 lat mamy od mieszkańców, w tym roku postanowiliśmy wydłużyć trasę o około 2 km. Do tej pory jeździliśmy 6 km, teraz to będzie 8. Kolarze chcieli wyzwanie, więc będą mieli. Będzie ostry podjazd jak na Tour de France. Startujemy z placu Kopernika, będziemy jechali Sienkiewicza, następnie skręcimy w Sądową, Książąt Opolskich, fragment katedralną, całą Piastowską, 1 maja do Kani. Przez Kani podjedziemy do wiaduktu i tam będzie ostry podjazd, a następnie Choroszkiewicza, Soskowskiego, Okulickiego w Oleską i wracamy pod Solaris na plac Kopernika na dalszą część imprezy, już mniej związaną z wysiłkiem, bardziej z miłym spędzeniem w gronie rodzinnym czasu. Rajd ma wciąż formę rajdu rodzinnego, ale ja w tym miejscu apeluję do wszystkich rodziców, aby nie myśleli o sobie na tym rajdzie, tylko przede wszystkim o dzieciach i żeby przyprowadzali takie dzieci z takim sprzętem, żeby dały radę same przejechać, a tych najmniejszych zapraszamy po prostu do koszyczków, do fotelików rowerowych z rodzicami.